Witam Was w dzisiejszym odcineczku. Dzisiejszym zajmiemy się generatorem Redline 950. Mam nadzieję, że zapali. To bestię dostałem od ziomeczka z roboty do zabawy, żeby sprawdzić, czy w ogóle zadziała i jakiś projekt na tym skonstruować. Niestety jest to silnik w dwusuwie, za dużo z tym kurde niestety nie zdziałam ze względu na tego, że musiałbym podawać mieszankę, a w przyszłych odcinkach z obniżeniem spalania, całkowicie zlikwidowaniem praktycznie konwencjonalnych paliw, jakie są używane na stacji, czyli że będziemy odpalać silnik na czymś, na czym nie powinien teoretycznie działać, ale to w przyszłych odcinkach, no to niestety to nic z tego nie będzie, bo musiałbym podawać olej i musi tam być odpowiednia temperatura, co też za bardzo Wam nie będę zdradzał, bo będzie to sprzeczne z naukowymi podejściami mechaników i ala typu tych wszystkich konstruktorów maszyn. Czyli po prostu będziemy kombinować w ten sposób, w jaki nie powinno się kombinować. Jest to silnik ze złomu. Stan nieznany silnika, czym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku, czyli spróbujemy go w ogóle odpalić. Stan prądnicy nieznany, nie wiadomo czy ładuje, czy jest ładowanie, czy działa tak samo. Czym zajmiemy się w późniejszym etapie, ze względu takiego, że się za bardzo na elektryce nie znam i trzeba będzie się naumieć na odcinkach. Sprzęt przyszedł już do mnie częściowo rozebrany, mianowicie zbiornik paliwa na bok. Tu mamy zaślepkę od filtra powietrza i tu mamy rozrusznik, taki trochę pordzewiały, bo to już dość chwilę leżało. Co musimy zrobić? Musimy się dobrać pod tą pokrywę do gaźnika i oczywiście trzeba będzie go rozebrać, bo jak to mówią, stan nieznany. Dobra, jedziemy z tematem. Tyk. O, jakieś dwa kabeleczki. Tutaj kolejne. No i odpiąć jakoś tam gaźnik. Widzę, że sprężynka, nie sprężynka, wszystko to jest. Dowalone. Listek jest delikatnie nieszczelny. Jeden. Możemy to spróbować odkręcić i odwrócić. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale ta płytka tutaj jest podgięta przy końcu, tak jak są śruby. Tak jak są śruby, jest ta płytka podgięta. Więc odwrotnie się tego nie da dać. Dobra, sprawdzimy teraz, czy to coś dało. Oczywiście śrubki nakleję do śrub. Ja na razie ich nie nakładam na kleju, bo ja to jeszcze będę tutaj tuningował troszkę, tak można powiedzieć. Jest zarąbiście. Teraz dosłownie tysięczne. Teraz dosłownie tysięczne milimetry. Pomogło, ale to trzeba będzie przepolerować tą stronę, ładnie tutaj wymyć wszystko i co najważniejsze, zalać skrzynię korbową czymś i ją przepłukać. Szkoda będzie, żeby ten syf jak paliwo rozpuści,
pociągnie to wszystko do cylindra i może go załatwić. Dobra, tutaj jedna uszczerbka już jest dorobiona. Ładnie przylega. Tutaj się nie bawiłem w jakieś dorabianie, bo to akurat nie było akurat istotne. Teraz będę się zabierał za dorabianie uszczelki drugiej, ale niestety te powierzchnie są strasznie chropowate. Jedna i ta powierzchnia. To jest uszczelka. Aha, bo to jest uszczelka zewnętrzna. No, może akurat być. Ale ta uszczelka tutaj wewnętrzna, co przychodzi właśnie pod to. Jest tu strasznie nierówna powierzchnia. Zaraz to będziemy musieli chyba wziąć i wyrównać, żeby było na pewno szczelne wszystko. Jest wystarczająco chyba, żeby uszczelka równo przylegała. Z tej strony nie ruszam, bo nie jestem pewny tego idealnie, ale te powierzchnie, co mi tutaj, to jest najgorsze. To zobaczycie, tak bierze trochę tu. Tu trochę krawędzią, trochę dołem, a tu jest taka duża dziura. Jest to bardzo... Ta powierzchnia była w miarę równa, ale przy gaźniku jest totalna krzywizna. Spróbujemy to jakoś wyprowadzić. Najgorszy jest ten cycek, tutaj wystaje i nie dam rady tego po całości tak równo jechać. Nie wiem, czy ja to wyprowadzę. Tu widzicie, tu jest białe, tu jest białe, tu jest białe, tu jest białe, a tu jest totalna dziura. Krzywe jak nie wiem co. Bardzo krzywe to jest. Pierw zjadę tak z grubości, a potem pojedzie się po... za okrągli, żeby wyrównać to bardziej, bo to będzie cały dzień trwało tarcie tego. Tak to wygląda. Tu jeszcze taki maluteńki, ale nie będę tego więcej tar. Tu troszeczkę dołem, tu delikatnie dołem, tu delikatnie, ale już więcej tar tego nie będę. Mi się wydaje, że jest wystarczające. Tyle już uszczelka do szczelni to. Nie chcę przesadzić. Jak coś, to następnym razem się potrze. Kiedy? Dobra, okej, dorobię sobie tu jeszcze uszczelkę na spokojnie i zaraz będziemy grzebać dalej. Thank you.
No jak pewnieście zauważyli, no niestety, ale się nie udało. Nie zadziałał. Agregat nie zapalił, nie odezwał się nawet. To mnie najbardziej zdziwiło, ale sobie myślę, no zamówię nowy gaźnik. No bo tak czy inaczej tamten jest uszkodzony, więc zamówiłem. I mamy gaźnik, totalna chińszczyzna. Totalna chińszczyzna, ale przynajmniej ta powierzchnia tutaj jest super ładna, płaska. Zamówiłem gaźnik, jeszcze my go nie założyli. A tu jeszcze akurat niestety, ale nie sprawdziłem jednej, ale to najważniejsze rzeczy w dwusłowie, bo kompresja jako tako jest. Ale co z tego, że jest kompresja, jak nie ma podciśnienia, czego nie sprawdziłem, no niestety, no byłem przekonany, że akurat to jest małe prawdopodobieństwo, czyli przytykamy to paluszkiem. Nie zsie się w ogóle. I zaraz sobie ktoś pomyśli, kurda, nie zsie się. Pewnie pierścienie zrąbane, nie? No ale no, na logikę no, podpowiada nam to, że no, na pewno nie pierścienie, ze względu na to, że kompresja jest. No i co się tu mogło stać? Chyba się nie uda pokazać. Ale jest tam coś czarnego. Co się wydarzyło? Wydarzyło się coś takiego, iż że wypchnęło nam uszczelniacz na wale, czyli wyrzuciło uszczelniacz na wale od strony prądnicy. Co najciekawsze, znalazłem filmiki na internecie, ale nikomu się nie udało oddzielić tej prądnicy od wału. Ze względu takiego, że to chyba jest na stożku i na klinie, właśnie nie wiem, czy na stożku, czy na klinie. Po prostu nikomu się tego nie udało tutaj rozdziabić i wyczuwam problem. Wyczuwam problem, bo pasuje go tam wziąć, wyczyścić i wkleić na czymś, żeby to znowu do nie wypluło, nie? No cóż, no nie ma co przedłużać, spróbujemy dziada naprawić. Może mi się uda to rozebrać, a potem złożyć, żeby to jeszcze działało. Teraz widziałem, że wydech jest tylko nasuwany. Czy coś w tym jest, czy nie jest? Jest. Ohoho. Ktoś tu paliwko niezłe montował, lał. Ojej, nieskręcony. Ktoś tu już był. Tak szczerze wam powiem, że ktoś tu już był, bo to nie jest poskręcane. To by pasowało rozdybdać. Jak to zrobić, żeby nie zepsuć? Najlepiej będzie użyć młotka. najlepiej. Delikatnie. O! Ups! O, coś się dzieje. Troszeczkę mi się to rozdziabie, nie tak jakbym chciał. O! Widzieliście? Ja się na tym znam. Dobra. Pokrywkę mamy. To nie było skomplikowane. Dobra. Teraz to śrubkę jakoś odkręcić. Z tego co widziałem na internecie, to jest dowalone. O, braciak mi chyba baterię mi rozładował. I tu się zaczynają schody. Jak to rozdziabić? Mam na to pomysł, ale drastyczny. Pasowałoby to złapać tu za wirnik
naciągnąć i stuknąć. I stuknąć. Jakby były dwie osoby, to jedna tak by podtrzymała to. Nie dam rady tak podtrzymać tego. Tak, o tak. Może wał się nie wykrzywi. Szkoda mi tej szpilki, kurde. Bo nie chcę ją skrzywić, bo potem będzie to krzywo ciągło. Chociaż to nie jest takie znowu specjalne. Taką szpilkę powinienem mieć. Kurde. Panie. Ha! Jasny gwint. Patrzcie na to. Prawie, że identyko. Prawie, że... Tego jest specjalny ściągacz, widzę. On się chyba zapiera o budowę z trzech stron. Tak mi się wydaje. Na to się coś nakłada. Aha. Chyba już jest i tak będzie po problemie. Bo tu widzę jakąś spaleniznę. Widzę tu jakąś spaleniznę. Nie wiem, czy stator już nie jest spalony. Dobra, więc jak tak jest... No to jedno mocne uderzenie i ściągnięte. Na stożku. Dobra, jak to się tutaj ma? Muszę to obadać, bo tu jest coś przyjarane. No dobra, zrobione, można tak powiedzieć. Niestety, ale jest to przyjanuszowane konkretnie. Nie przykładałem się zbytnio do tego, bo prawdopodobnie i tak jest tutaj stator uszkodzony, ale mało ważne. Wbiłem tam tutaj uszczelniacz, taki miałem dość taki ciasnawy, speedbike'a, więc go tam wbiłem pod spód. I na wierzch jeszcze wbiłem tego drugiego starego, tylko jego owinęłem na tej taśmie teflonowej i wprałem go na hama tutaj na zewnątrz, jak teraz pewnie widzicie, jest od zewnątrz z tą taśmą teflonową wbity, tak żeby on zabezpieczał, żeby tamtego poprzedniego nie wypluło do góry, nie? I żeby jakiekolwiek tutaj było uszczelnienie. Co więcej, no to tu będzie raczej tyle, no. Ta powierzchnia niestety, ale tutaj na tym pasowaniu uszczelniacza no niestety nie jest za dobra, dlatego to wszystko wypchnęło. Jest to kiepsko troszeczkę zrobione, no niestety no, chiński generator, więc tak się dzieje. No jeszcze się muszę zająć tym, ale to już poza odcinkiem, tutaj znajdę jakiś silikon, zasilikonuję to tam, dobrze upcham silikonu i może to kurde uszczelni. Mam przynajmniej taką nadzieję i nie będzie zwarcia. Chociaż no tutaj pierwsze trzy zwoje już odgiąłem,
No ale widzę, że jeszcze tam pod spodem ze dwa zwoje są całe czarne. Pewnie ta izolacja się wypaliła na zewnątrz, więc może być jakieś zwarcie. No. Szkoda, szkoda! Dlatego też do tego się nie przykładałem, bo normalnie bym poszedł do sklepu, kupiłbym taki super szeroki uszczelniacz, wbiłbym tu i byłby problem rozwiązany. Nie miało szans, by go już wypluć wtedy. No ale no nie przykładałem się do tego tylko i wyłącznie ze względu takiego, iż ten stator jest przyjarany. I jest bardzo duża szansa, że nic z tego i tak nie będzie. Jak będzie działać i się uszkodzi, no to stąd wydubię i wbiję uszczelniacz taki jak ma być. No, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Dobra, ja to składam, ale to już poza odcinkiem, bo tyle. Poza odcinkiem. No i tyle. Tyle. Będzie na tyle.
Ale wydech trzeba byłoby przeczyścić, bo jest zawalony olejem i dławi go trochę na wydechu. Szlifierka ma 750 W, no przy rozruchu ma trochę więcej. No i no niby tam 950 jest, ale patrzyłem na internecie, no wszędzie to jest 750, więc te 950 to jest takie marketingowe bardziej. Nie ma opcji, żeby tyle uciągło. Przy 750 tym szlifierce ma problem z rozruchem, nie? A co dopiero przy szlifowaniu, przy cięciu. Nie mam na razie sprawnego miernika, żeby sprawdzić, jak to tam jest w tym gniazdku. Czy jest te 230. No i ten gazik też chiński do regulacji. Trzeba byłoby z dwóch złożyć jeden, bo coś z dyszami tu jest nie tak. Bo nie idzie tego tak idealnie wyregulować. Pieron faluje na obrotach. Dobra, zanosimy dziada i komentarz. Po krótkiej przerwie, jak widzicie, maszyna chodzi, wszystko jest ok. Nie do końca ok, no bo jeszcze kwestia regulacji. Co do obciążenia, nie wiem, czy tam to jest zwoje przepalone, czy nie. To się dowiemy dopiero podczas obdukcji z miernikiem, żeby tu sprawdzić, ale muszę się podszkolić troszeczkę, jak się to reguluje, bo tutaj jest troszeczkę, na gaźniku nie ma za dużo regulacji, ale tu jeszcze jest ta dźwignia do odcinania obrotów, no trzeba byłoby to też tam przeregulować. No i wpierdziela w pierona paliwa, zauważyłem, więc no głównie regulacja teraz jeszcze. Ewentualnie z dwóch gaźników spróbuję złożyć jedno, z tamtego dyszę może poprzykładam do tego, te które się da. No i jeszcze to kurde troszeczkę obadam, ile to powinno mniej więcej palić, bo pali za dużo. Tak wam szczerze powiem, no rozgrzał się i wciągał paliwa. No niezadowalająco, ale to obadamy jeszcze, zobaczymy. Jak to tam będzie wyglądać? Ładowanie jakieś jest, ładowanie, no jakiś prąd w gniazdku jest, więc awaryjnie do czegoś tam się może przydać. Ja to jeszcze w międzyczasie się pobawię regulacją, a jak się uda to jakoś tam uruchomić, no to żeby chodziło to idealnie, to pewnie na jakimś odcinku się jeszcze pokażę. Dobra, ja się z wami żegnam, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, więc do następnego, na razie, trzymajcie się, hej! Day 4. Jesteśmy w kolejnym dniu zmagań. Z rana wziąłem się za to jeszcze, bo nie dawało mi to spokoju. Ta regulacja cała i to wszystko. Mianowicie można powiedzieć, że prawie, że mi się udało wyregulować tak wstępnie. I teraz tak, trochę będzie czepać, bo nie mam stabilizacji. Tą dźwignią regulujemy przy maksymalnym obciążeniu, jakie mają być obroty. Tu mamy śrubkę do minimalnych obrotów, jakie mają być. Tu mamy śrubkę do składu mieszanki. Mam nadzieję, że będzie widać, bo kurde, no niestety za bardzo mi świeci słońce, nie widzę. Nie dam rady wam wyostrzyć tego za bardzo. Ogólnie też zmieniłem dyszę na tą z oryginalnego gaźnika, bo ta była troszeczkę za duża, jak i wyregulowałem poziom... Ach, ten rosu, no. Będzie teraz się wydziera. Mam nadzieję, że będzie widać. W gaźniku też wymieniłem dyszę główną, czyli tą dyszę, jak i poziom paliwa w komorze pływakowej też został przeregulowany. Dałem paliwa, tak można powiedzieć, że gdzieś tak w połowie, nie? W połowie, bo jak było za dużo paliwa, po prostu chodził ten silnik tak jakby za bogato. Mało ważne, że regulowałem tam tym składem mieszanki to wszystko, cały czas wpierdzielał paliwa naprawdę kolosalnie. Jak obniżyłem poziom paliwa w komorze pływakowej, no to teraz wącha, można powiedzieć, paliwo, czyli spalanie jest takie, jak powinno być. Jak widzieliście, wcześniej miał problemy z rozruchem i po prostu strasznie falował, mordował się ten agregat przy 750 W, a teraz 750 W ciągnie bez problemu. Nie wiem jeszcze, jak jest tam przy cięciu, ale no z rozruchem dalej jest lekki problem, no ale to wiadomo, że przy rozruchu jest dużo więcej, nie? Pewnie w granicach 900 ciągnie, nie? Dobra, odpalmy go, zobaczycie, jak chodzi. Chodzi dużo równiej niż wcześniej. Oczywiście jeszcze jest kwestia miernika. No nie mam jeszcze, żeby ustawić odpowiedni woltaż, czyli odpowiednie obroty i to wszystko. Nie ma za bardzo czym to zmierzyć, nie?
No dobra, mam nadzieję, że podobało się wam. Koniecznie łapeczkę w górę, jeśli się podobało, nie podobało się łapeczka w dół. A my się widzimy niebawem w kolejnych odcinkach, więc do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej!